Do tego, co pan wójt mówił, my już na temat wygaszenia w tej formie punktu przyjęć interesantów w Ostrowicy mówiliśmy tak naprawdę chyba od 2 lat, tak nieśmiało, ale mówiliśmy, jak każda instytucja, my pewne rzeczy tutaj analizujemy poprzez zrobienie takiej oceny z bezpieczeństwa i porządku publicznego i te inne jeszcze elementy i doszliśmy do wniosku, zresztą zmienia się też zarządzanie i dokumentowanie tej służby policyjnej. Państwo dokładnie wiecie, w którym miejscu ten punkt przyjęć interesantów funkcjonował. On jeszcze ileś lat temu w dużo gorszych warunkach funkcjonował. Jak Państwo przychodziliście, tam był jeden pokój, drugi pokój był praktycznie zdewastowany, podłoga zarwana. Dzięki uprzejmości tutaj pana wójta poprzedniego i rady, środkami tutaj Urzędu Gminy doprowadzony to pomieszczenie było do takich przyzwoitych warunków, w których ci policjanci ileś lat temu funkcjonowali. Ale życie idzie naprzód. Jak Państwo wiecie, tam w tym pomieszczeniu po prostu nie było tych elementarnych rzeczy, które latem one jeszcze mogły funkcjonować, ale zimą były nie do przeskoczenia. Tam nie było ogrzewania, tam było zwykłe ogrzewanie na te piece duże, akumulacyjne. My co roku liczyliśmy koszty, tam jeszcze koszty, bo tam trzeba było to pomieszczenie w jakiś sposób administrować, energia, sprzątanie co jakiś czas. My tak wyliczyliśmy, co roku liczymy na około 20 000 zł. Ja w tym roku pana kierownika prosiłem, żeby taką analizę wykorzystania czy przyjęcia interesantów w tym miejscu dokonał. Zrobiliśmy to chyba do września, bo we wrześniu mieliśmy debatę. Zresztą pan wójt też był i ja tutaj w obecności pana wójta prosiłem o dane pana kierownika, ile razy w tych wyznaczonych 2 dniach, w godzinach urzędowania tutaj mieszkańcy gminy Ostrowice przyszli, żeby te swoje sprawy załatwić na miejscu. I ja się nie mylę chyba, panie kierowniku, ile? Dwa razy w ciągu 9 miesięcy, także pomimo to, że tam był policjant, on te 2 godziny czekał, no bo trudno by było wyznaczyć ten czas i posterunek zamknąć. On tam czekał, ale to o to nie chodzi. Ja myślę, że zresztą przy okazji wtedy, co byliśmy miesiąc temu pana wójta, ja robię i czynię starania, myślę tutaj z panem wójtem, żeby to miejsce, o którym pan wójt mówi, tutaj do może przyjęć interesantów przez policję, a konkretnie przez dzielnicowych, bo o takim kontakcie mówimy dzielnicowego tutaj z policjantami, z mieszkańcami, żeby to przywrócić. Pewne tutaj pomysły mamy, ja myślę, że tutaj w tym miejscu jeszcze zbyt wcześnie mówić, ale moja intencja jest taka, żeby to miejsce tutaj w innym, nie w tym budynku, ale w innym miejscu reaktywować. Myślę, że jak ten moje, czy tutaj przy pomocy pana wójta, bo pan wójt tutaj aktywnie wspiera tutaj nasze pomysły, bo wspólnie, dwutorowo wspieramy. Myślę, że uda nam się to miejsce przywrócić, ale tylko w tym zakresie z 2, powiedzmy, takich stałych godzin przyjęcia. Ja Państwu powiem, pomówimy o bezpieczeństwie. To, czy ten punkt tutaj będzie, ci policjanci przez te 2 godziny, 4 godziny w tygodniu będą, czy nie będą, to tak naprawdę na to ogólne bezpieczeństwo, które tutaj już mamy zaanalizowane za 2014 rok na terenie tej gminy nie będzie i nie ma żadnego wpływu, bo obojętnie gdzie policjanci tą służbę zaczynają, a oni i tak muszą i zaczynali tą służbę w Orchowie i tak tam muszą zacząć, bo pewne takie czynności administracyjne związane z rozpoczęciem służby w tych systemach teleinformatycznych osobiście muszą zrobić i tak muszą być
osobiście ten, oni są z tą samą częstotliwością, co byli przedtem dyslokowani do tej służby, bo dzielnicowy z tego terenu, on praktycznie tą służbę gdzie indziej niż na terenie tej gminy nie pełni. Bo takie są zasady, ci policjanci patrolowcy, a tutaj posterunek ma dwóch policjantów, są tak samo dyslokowani do służby na terenie gminy Ostrowite. Zresztą oprócz tego siły, które są w dyspozycji tutaj mojej, siły związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, to są niezależne tutaj od pana kierownika, one też te służby na tych drogach pełnią.